Cześć, z tej strony Tomek Ciosek z pracowni Synergii. Mam do Ciebie dzisiaj jedno pytanie. Czy miałbyś może ochotę dowiedzieć się, w jaki sposób zamknąć sprawy, które ciągną się za Tobą od tygodni, miesięcy, albo kto wie, może nawet lat, i wdrożyć to w taki sposób, który nie będzie od Ciebie wymagał zbyt wiele wysiłku? W zasadzie to jest kwestia tylko i wyłącznie podjęcia jednej decyzji. Czy chciałbyś może zamykać tydzień ze świadomością dobrze wykonanej pracy, z uśmiechem na twarzy i jeszcze, żeby to nie była kwestia jakiegoś magicznego rozwiązania, jakiejś sztuczki czy innego coachingowego pitu-pitu? Powiem Ci, że to się da, bo niezależnie od tego, z jakiej branży jesteś, to jedna zmiana, którą chciałbym Ci zaproponować, może sprawić, że w końcu rzeczy zaczną się same niemalże zamykać. Jeśli Cię to interesuje, zapraszam Cię, zaczekaj do końca tego wideo, bo powiem Ci, o co chodzi już niedługo. Obiecałem, że pokażę Ci, w jaki sposób zamykać sprawy, które męczą Cię od wielu lat. To trochę tak, jakbyś pokazał prokrastynacji środkowy palec i nigdy więcej nie musiał mieć do Ciebie pretensji o to, że znowu czegoś nie dokończasz. Zanim jednak do tego przejdę, pozwól, że nieco się przedstawię, ponieważ nie wszyscy, którzy oglądają ten film, dobrze mnie znają. Nazywam się Tomasz Ciosek i od 2011 roku prowadzę agencję doradczą Pracownia Synergii. W międzyczasie pomogliśmy setkom przedsiębiorców rozwinąć swoje firmy, zwiększyć ich wartość rynkową, pozyskać partnerów strategicznych czy głęboko pozmieniać modele biznesowe. Bazując na wiedzy i doświadczeniu naszego mentora i inwestora z Singapuru, doktora Jay Wonga, pracujemy z naszymi klientami na poziomie modelu biznesowego, strategii oraz pozyskania inwestorów do spółki. Są to obszary, które prowadzą najszybciej do spełnienia wizji naszej firmy, czyli bogacenia się naszych klientów. Chcemy bowiem, aby oni stali się jak najszybciej realną konkurencją dla porządnych, globalnych graczy. I owszem, pomogliśmy zbudować od zera startup, który teraz jest wart kilkadziesiąt milionów złotych. I owszem, pomogliśmy biznesowi wartemu teraz kilkanaście milionów przejść na kolejne etapy rozwoju. Niestety, takie samorodki nie są regułą. Niestety okazuje się, że polskie firmy najczęściej nie są gotowe na skalowanie czy choćby na znaczący wzrost sprzedaży. Dodatkowo właściciele w swoich firmach pracują często w sposób intuicyjny, próbując dopilnować każdej czynności osobiście i nie mając pojęcia, która z nich jest w danej chwili faktycznie kluczowa. Po prostu mają za dużo na głowie, a zespoły nie są nauczone ani samodzielności, ani odpowiedzialności. Stwierdziliśmy, że tak być nie może, a skoro chcemy, aby polscy przedsiębiorcy stanowili na świecie realną konkurencję, musimy coś z tym zrobić. Przeprowadziliśmy więc wśród przedsiębiorców ankietę, w której spytaliśmy ich o problemy i wyzwania codziennej pracy w firmie. Dołożyliśmy do tego nasze doświadczenie pracy z klientami i w efekcie otrzymaliśmy zbiór kilkudziesięciu problemów, które ułożyły nam się w dość regularny i ciekawy sposób. Tematy te przyporządkowaliśmy do czterech obszarów: ludzkiego, organizacyjnego, kapitałowego oraz operacyjnego. I zorientowaliśmy się, że natężenie pracy nad wszystkimi tymi czterema etapami nie jest w życiu przedsiębiorcy stałe. Zwykle jest tak, że zajmujemy się jednym z nich i w tym momencie, gdy już go naprawimy, poprawimy, ulepszymy, to pracy zaczyna domagać się inny z obszarów i tak to wszystko zaczyna się kręcić w kółko. W ten sposób zaobserwowaliśmy, że system ten układa się w trójwymiarowy kształt helisy, gdzie intensywność pracy nad poszczególnymi obszarami w firmie zmienia się w czasie. Ta helisa wartości, bo tak ją nazwaliśmy, będzie fundamentem wszystkiego tego, o czym za chwilę usłyszysz i o czym będziemy opowiadali Ci w kolejnych materiałach. Prywatnie jestem mężem najwspanialszej pani doktor, ojcem wspaniałej dwójki dzieciaków, fanem wiszenia na linie w wysokich górach razem z moim synem. A teraz, skoro już znamy się nieco lepiej, przejdźmy do rzeczy. Ładnych parę lat temu przeczytałem książkę Davida Allena pod tytułem Getting Things Done. Książka ta mocno wpłynęła na mój sposób pracy, trochę go poukładała, wiedziałem od czego zacząć, czym się zająć. To była taka mocna zmiana. Potem jeszcze natrafiłem na Pomodoro, które jest taką techniką wdrożeniową, jeśli chodzi o metodę pracy Allena, i to jeszcze ustrukturyzowało mój sposób pracy. Natomiast dopiero niedawno, bodajże w zeszłym roku, trafiłem na książkę Cala Newporta pod tytułem Praca głęboka i dopiero wtedy zrozumiałem, na czym tak naprawdę polega skuteczna robota. Pomodoro, owszem, daje radę na co dzień, natomiast w sytuacji, gdy trzeba dokończyć coś ważnego, coś trudnego, coś rozbudowanego, coś wymagającego dłuższego namysłu, wtedy Pomodoro nie daje rady, ponieważ zapewnia zbyt krótkie odcinki czasowe pracy nad jakąś czynnością. I dopiero wtedy przychodzi z pomocą praca głęboka i bloki czasowe. No i właśnie o blokach czasowych chciałbym Wam dzisiaj odpowiedzieć.
Jedną z większych zalet pracy w blokach czasowych jest według mnie to, że w zasadzie jesteśmy zmuszeni pracować nad jedną rzeczą naraz. Co w tym dobrego? Zobacz sobie, teraz za mną pojawił się taki obrazek, który pokazuje, jak działa multitasking w porównaniu do wykonywania działań sekwencyjnie, czyli jedno po drugim. Zobacz sobie, gdy mamy działania wykonywane sekwencyjnie, to pierwsze zadanie kończy się po 1/3 zadanego czasu, drugie zadanie po 2/3 zadanego czasu i dopiero trzecie na sam koniec tego czasu. Przerzućmy się teraz na obrazek dotyczący multitaskingu. Tam świetnie pokazane jest, w jaki sposób wygląda praca, gdy w bardzo uproszczony sposób podzielimy sobie każde z tych zadań na 3 części i będziemy wykonywać je po kolei. Znaczy pierwsze, drugie, trzecie, pierwsze, drugie, trzecie, pierwsze, drugie, trzecie, każde po kawałku. I zobacz sobie, pierwsze zadanie kończymy dopiero wtedy, gdy sekwencyjnie zaczęlibyśmy zadanie trzecie. Drugie zadanie również kończymy w fazie, gdy w tej sekwencyjnej działalności bylibyśmy w środku zadania trzeciego i dopiero trzecie zadanie kończymy w tym samym czasie, co kończylibyśmy je w przypadku działań sekwencyjnych. Już na tym prostym i mega uproszczonym obrazku widać, że praca w multitaskingowym trybie w ogóle nie ma sensu. Nie uzyskujemy tutaj nic dobrego. Dlatego pierwsza rzecz, którą warto pamiętać o blokach czasowych, to jest to, że multitasking te bloki czasowe poniekąd zabijają. I to jest super, naprawdę gorąco polecam nie pracować w multitaskingu, tylko wykonywać zadania po kolei. Drugą fajną sprawą związaną z pracą w blokach czasowych jest to, że w danym bloku czasowym skupiamy się nad jednym rodzajem działania. Czyli na przykład, jeśli robimy sobie blok czasowy związany z dzwonieniem, to w zasadzie cały czas dzwonimy i nie musimy zmieniać sposobu myślenia. Jeśli coś tworzymy, piszemy, no to wtedy piszemy i nie przekładamy tego naszego mózgu na myślenie o telefonach, czy o zaległych płatnościach, czy jeszcze o czymkolwiek innym, tylko po prostu sobie piszemy. I taka koncentracja oraz dość długi fragment pracy w jednym stylu powoduje, że po prostu robimy się wtedy wydajniejsi. Trzecia sprawa, którą bardzo lubię w przypadku pracy w blokach czasowych, jest to, że jesteśmy na tym mega skupieni i wszystko to, co przychodzi dodatkowo, czyli telefon, e-mail, powiadomienie na Messengerze, ktoś coś od Ciebie chce w pokoju, to wszystko po prostu olewamy. Zajmujemy się tym później, gdy blok czasowy skończymy. Poważnie, to jest bardzo ważna informacja. Jeśli nie pracujesz na SOR-ze ani na bloku operacyjnym, to jeśli do kogoś nie oddzwonisz w ciągu 2 godzin, nikt z tego powodu nie umrze. A Twoja praca naprawdę zyska na tym, że nie będziesz rozpraszać się tymi wszystkimi pierdołami, tylko po prostu zajmiesz się robotą, do której właśnie usiadłeś. Czwarta super sprawa z tymi blokami czasowymi jest taka, że każdy z nas lubi pracować w trochę innym czasie. Jeden lubi rano, inny wieczorem, trzeci po południu. Każdy jest wydajny w trochę innym momencie. Każdy lubi się wyspać, jeden wieczorem, drugi rano. Generalnie rzecz biorąc, każdy z nas ma jakieś swoje preferencje. I teraz bloki czasowe to jest taki moment, w którym możemy sobie wybrać. To znaczy możemy wybrać sobie, kiedy ten czas jest dla nas optymalny i właśnie wtedy taki blok czasowy do tych ważnych takich rzeczy, do których musimy się po prostu zmurzyć, wtedy go sobie tam wsadzić i wtedy pracować nad nim efektywnie. I ostatnia sprawa związana z blokami czasowymi, którą chciałbym się z Tobą dzisiaj podzielić, jest sprawa związana z długością trwania tychże bloków. Dobrze jest, jeśli one trwają tak ze 2-3 godziny. One nie mogą być za krótkie, ponieważ rzeczywiście wtedy nie wejdziemy w ten stan flow, który jest naprawdę ważny, aby ten blok przebiegał w sposób efektywny. A z drugiej strony nie mogą być zbyt długie, bo nas to znuży i znowu nie będziemy pracować specjalnie dobrze. I teraz, co jest ważne? Ważne jest, aby właśnie w takim bloku czasowym za wiele rzeczy nam nie przeszkadzało, zbyt wiele rzeczy nas nie rozpraszało. I to jest specjalne, mamy taką checklistę, która jest fantastyczna, aby ją sobie odfajkować przed rozpoczęciem pracy i wiedzieć, czy to wszystko jest dobrze zrobione. I taką właśnie checklistę wyślemy Ci mailem, jeśli tylko spełnisz warunki, o których powiem na końcu wideo, bo to będzie taki bonusik dla wytrwałych. I teraz uwaga. Ja naprawdę uwielbiam pracę w blokach czasowych, natomiast ona nie jest dla każdego. Bo jeśli na przykład jesteś lekarzem na SOR-ze, to nie jest robota dla Ciebie, bo tam jesteś wtedy, kiedy jesteś potrzebny. Tak samo jeśli pracujesz w call center i odbierasz telefony ludzi, którym musisz pomóc, to też nie jest najprawdopodobniej sposób pracy dla siebie. Aczkolwiek tutaj jest mały wyjątek, bo pamiętam taką sytuację w jednej z firm, gdzie w ramach wewnętrznego, może nie tyle co call center, ale takiego działu pomocy wszystkim innym obszarom firmy, ten dział wewnętrzny nie miał kiedy po prostu realizować swoich założeń, ponieważ ciągle ktoś przychodził z jakąś prośbą.
I oczywiście dział ten był po to, żeby wszystkim innym pomagać, natomiast zaniedbywał mocno swoje plany. I teraz wymyślono tam dość ciekawe rozwiązania, mianowicie, drodzy Państwo, my bardzo chętnie Wam wszystkim pomożemy, natomiast każdego dnia w godzinach między, nie wiem, 9 a 10 nas po prostu nie ma, my realizujemy swoje rzeczy. Czyli tylko w tę godzinę nie jesteśmy w stanie Wam pomóc, w całej reszcie zapraszamy, drzwi mamy otwarte, nawet zapomnieliśmy, jak te drzwi wyglądają, bo są wciąż otwarte. I co się okazało? Okazało się, że się da. To jest to, co Ci mówiłem wcześniej. To znaczy, jeśli przez w tym przypadku godzinę czy dwie godziny nie odbierzesz telefonu, nie oddzwonisz, to naprawdę nikt nie umrze, a jesteś w stanie w tym czasie pchnąć mnóstwo rzeczy do przodu. Natomiast to, co ja teraz mówię, to znaczy, że praca w blokach czasowych nie jest dla każdego. Nie potraktuj tego jako wymówkę. Często pojawia się taka sytuacja. Wiesz, moja branża jest inna, ja mam zmienny rodzaj pracy, nie jestem w stanie tego zrobić. Większość z tych rzeczy to nie są powody, dla których nie można wdrożyć pracy w blokach czasowych, to są zwykłe wymówki. Najprawdopodobniej, niezależnie od tego, jaki masz rodzaj pracy, jesteś w stanie wykroić jeden godzinny, dwugodzinny blok czasowy. I teraz uwaga, nie musisz od razu wykrajać całego dnia w obszarach bloków czasowych. Można to zrobić ciut inaczej. A jak już mówię. Teraz uwaga, kluczowa rada, jeśli chodzi o sposób wdrażania bloków czasowych. Jeśli zrobisz to inaczej, to najprawdopodobniej to po prostu nie wyjdzie. Tak już pokazuje doświadczenie. Wdrażaj te sloty czy bloki czasowe pomału. Wdróż najpierw jeden w tygodniu. Niech on będzie godzinnym slotem czasowym w tygodniu. Niech on wejdzie Ci w krew. Dopiero potem, jeśli przyzwyczajesz się do tego, że ten slot czasowy jest regularnie, jego tam masz, jesteś na niego przygotowany, masz go w kalendarzu, już go nie przekładasz co chwilę, bo najprawdopodobniej na początku tak będzie, to dopiero potem dołóż kolejny. Nieraz spotkałem się z taką sytuacją, gdy ludzie mówią, nie, no to bez sensu, jeden godzinny slot w tygodniu to w ogóle nie zmieni mojego życia, co mi to da? No i w rezultacie po pół roku nie wdrożyli ani jednego slotu czasowego. Wszystko nadal jest jedną wielką rozpierduchą, sprawy nie są dokończone. Naprawdę, po kolei, pomalutku. Jeden tydzień, jeden slot, jedna godzina. Po kolei, po malutku, nic na łapu capu. Zależy na tym, aby zmienić sposób pracy, aby zbudować nawyk, a nie o tym, aby zrobić jednorazową akcję, którą obwołamy sukcesem, a po tygodniu zapomnimy o tym, że w ogóle mieliśmy pomysł, aby w ten sposób pracować. Okazuje się, że ten sposób pracy nie jest reprezentowany tylko u nas. Zobacz. Ze 2 tygodnie temu jeden z naszych znajomych, prowadzący całkiem sporą firmę konstrukcyjną, wdrożył tylko to, odpalił tylko jeden, jedyny raz bloki czasowe i dzięki temu w 2 godziny był w stanie domknąć 2 albo 3, już nie pamiętam konkretnie, kontrakty, które ciągnęły się za nim od dłuższego czasu. Wynikało to oczywiście z tego, że zawsze było coś ważniejszego do zrobienia, a tymczasem usiadł, zamknął siebie w pokoju i dopiął to, co miał dopiąć. Również Charlie Munger, czyli wspólnik Warrena Buffetta, ma taki nawyk już od bardzo dawna, że zamyka się u siebie w pokoju między godziną 8 a 9 rano, w ogóle nie przyjmuje żadnych interesantów, żadnych telefonów, sekretarka nie przełącza do niego żadnych połączeń i robi tak od dawna, nawet od momentu, kiedy teoretycznie nie było go na to stać. Wie o tym, że slot czasowy przeznaczony na pracę nad swoją firmą, na pracę nad sobą jest najważniejszy i to on ma potem wpływ na to, co będzie się działo w późniejszym czasie. Gdy popatrzymy sobie na nasze polskie poletko, na przykład zajrzyjmy do firmy Nozbi. Michał Śliziński ze swoim zespołem przeznacza cały piątek na naukę, na pracę nad sobą, na ostrzenie piły. Właśnie to jest taki duży slot czasowy, w którym nie dzieją się w firmie Nozbi inne rzeczy. I jakie mają wyniki? Z aplikacji związanych właśnie z GTD, no to jest po prostu numer jeden. Ja zresztą z niego korzystam, choćby w tej chwili. I teraz pytanie, czy chcesz zrobić tak u siebie? Czy chcesz wiedzieć, w jaki sposób pracować skutecznie, a jednocześnie odpoczywać skutecznie? W jaki sposób znaleźć czas na hobby i rodzinę, a jednocześnie nie pogrzebać firmy? Mniemam, że tak. A jeśli tak, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Zostaw komentarz pod naszym wpisem blogowym, gdzie umieszczony jest ten film i napisz, jaką wyciągnąłeś z tej naszej dzisiejszej rozmowy najważniejszą wartość. Każdemu, kto zostawi taki komentarz u nas na stronie, wyślemy w prezencie checklistę, która pomoże przygotować się do efektywnego spędzenia bloku czasowego. Mam dla Ciebie jeszcze drugą wiadomość. Planujemy niebawem odpalić konferencję dotyczącą produktywności i efektywności w pracy. Jeśli chcesz wiedzieć o niej wcześniej i dostać jeszcze bonusy, które będą dostępne tylko dla tych, którzy zapiszą się na naszą listę priorytetową, to oczywiście zapisz się na tę listę priorytetową. Zapisy na nią są pod tym wideo w wpisie na blogu pracowni.
I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Tam przejdziemy kroczek dalej. Tym razem mój wspólnik Maciek Gnyszka opowie Ci, jak bycie zbyt dobrym dla innych ludzi może sabotować Twoje własne plany. Na końcu przypominam, zostaw swoją ważną lekcję w komentarzu na blogu i zapisz się na naszą listę priorytetową, abyś mógł zgarnąć wszystkie możliwe bonusy, jakie będą związane z nadchodzącą konferencją. Dzisiaj to wszystko i widzimy się w następnym materiale już niebawem, już za kilka dni. Cześć!